usiądźmy, moi drodzy, na nasze rozważanie. Przygotowujemy się do korygowania prac dusz czyśćcowych i, moi drodzy, pierwszych naszych rekolekcji Bractwa Dusz Czyśćcowych. Powoli zbliżamy się do 1000 członków. Z tego się niesłychanie cieszę. Wczoraj było ponad 900. Wierzę, że jutro podczas erygowania tego bractwa, moi drodzy, będzie mi dane powiedzieć, że jest nas 1000. Czyściec na ziemi. Kolejne orędzie Boga Ojca. Ufaj i miej wielką nadzieję na odmianę Twojego losu w niebie. Ufaj i miej wielką nadzieję na odmianę Twojego losu w niebie. O ziemi z tamtej rzeczywistości nie będziemy już nigdy pamiętali, ale o niej wspominali, ani jedną myślą do tej rzeczywistości wracali. Teraz przed nami wielki wysiłek wiary. Miej wielką nadzieję, ufaj na odmianę Twojego losu w niebie. Nie porównuj tego życia z życiem przyszłym, bo nie jest do niego podobne i będzie zupełną odwrotnością tego, co tutaj przeżywa. Dzieci nie będzie cierpienia, smutku, problemów zdrowia, nie będzie kłótni z sąsiadami, nie będzie sądów, nie będzie donosów. Wymieniać czego tam nie będzie? Nie będzie gniewów, puków, nienawiści, nieudanych małżeństw, źle wychowanych dzieci. Tam będzie wspólnota, wspólnot z Bogiem. Wymiarze, jaki nam tam stworzył Bóg. Dlatego Pan Bóg mówi, nie da się z niczym tego porównać. Tej rzeczywistości z przyszłym naszym życiem. Chcesz nowego życia? Otrzymasz je. Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, zgotował Bóg dla swoich czcicieli. Jesteśmy do siebie podobni, dzieci wiekowo, więc tak blisko już jest to wszystko, rozumiecie? Po 60 już jest tak blisko, może jutro zapukać Pan. Więc przygotowujmy się na te spotkania i na tą rzeczywistość. Życie, które ja daję, jest wieczne. Nigdy się nie skończy i nie będziesz nigdy musiała żegnać się z każdą radością, nie zaznawszy już jej więcej. Ta radość będzie cały czas trwała. Kiedy kto lubi czereśnie, a patrzy na drzewo, jak kwitnie, już ma radość. Ma. Kiedy ona dojrzewa i je, ma pełnię radości. I się skończą na czereśni, owoce ogarnia go smutek. Trzeba całą zimę czekać. Modlić się, żeby nie było mrozów, tysiące niepokojów i żeby przyleciały owady i pszczoły i zapyliły moje kwiatki. Twoja radość w niebie nie będzie we wspomnieniach, ale będzie wiecznym teraz. Oczekuj wszystkiego w przyszłym życiu i spodziewaj się wszystkiego, czego możesz pragnąć, bo otrzymasz w nim wszystko to, co może cię uszczęśliwić. Córko, wieczny pokój bez udręk jest odwrotnością tego stanu. Choć mamy radość w
czymś teraz, ale obok tej radości na innych odcinkach zawsze nam towarzyszą udręki. Co tam będzie w niebie? Dzieci, ja tylko o jedno Boga proszę, żeby czasami do nieba nie przychodziły pisma urzędowe. Jeśli mi to zabierze, widzę przedstawicieli państwa polskiego. Wy nie wiecie, co to jest terroryzm państwa. Prawo, które wymyślają, że jest perfekcyjne, za 5 lat nie obowiązuje. Przerażające, jak wiecie, wali się system. Bóg nam dał taką łaskę życia w prawie, w zjednoczeniu z Nim, a oni nam cały czas mówią, że nam pomagają. Dzieci dobijają do trumny. I wszyscy siedzący w sądach, wiedzą o tym, ale gadają jednym językiem. My mamy prawo, a wedle prawa powinien umrzeć. Dzieci, nieprawdopodobne. Jak się oni przed Bogiem później rozliczą z koncepcji, my mamy prawo. Każdy człowiek od Boga otrzymał łaskę rozumienia życia prawego. Więc się żaden sędzia, prokurator nie wymiga ze swoich interpretacji, bo dobrze wie, że tylko on w orzeczeniu danej kwestii jest Bogiem. On tylko dobrze wie, że w orzeczeniu danej kwestii jest Bogiem i tak nie ma pewności, czy to zrobił dobrze. Podpiera się takim kazusem, takim i go tak interpretuje. Co to będzie za czas? Córko, wieczny pokój bez udręk jest odwrotnością tego stanu rzeczy. Stan wiecznej udręki to stan dusz cierpiących, ale ten stan jest ci dany tylko na to życie. Jakbyś komuś powiedział, że jesteśmy przez Boga powołani do stanu udręki, wania w cierpcie, w ciągłym cierpieniu, to nas oczy wyłapią. Ale tak jesteśmy ukształtowani przez Boga po naszym buncie rajskim. Tam mieliśmy ukochany Adaś i pitolnięta Ewusia miały stan wiecznego pokoju. Kapujecie? Skoro nie chcieliście takiego stanu, to teraz otrzymaliśmy po naszych praojcach stan dusz cierpiących, ale stan dany tylko na to życie. Dzieci, cierpienie można pokochać. Bóg daje tyle radości w stanie cierpienia. Nie zabierając cierpienia, powtarzam, nie zabiera cierpienia. Jeśli zaprasza cię do dzieła odkupienia i pomocy Bogu w zbawieniu, to każdemu z was tego cierpienia przybywa. Taka jest, dzieci, ekonomia. Dziś rozumiem. Roczny kapłan, jestem w Maria Luga u Matki Bożej na odpuście. Rozmawiam z jakimś Austriakiem i mówi mi tak, wy katolicy to tylko żyjecie cierpieniem. Ja się skupiam na naturze i to, co jest piękne w naturze. Natura ma też cierpienie. Zobaczcie, ugryzie w tyłek, boli cię. Arniecie szerszeń, umrzesz. Łapiecie lew, zdjęcie też nie ma. I się porozrywaj, też cierpisz. Bo wam nagadano, że natura to sama radość. Nie, nie, nie. Natura to samo, co inna rzeczywistość. Przyjmij ten ból i nie uciekaj przed nim, a nie zaznasz go więcej po przekroczeniu bramy śmierci. Dzieci, cierpienie to inaczej krzyż. A to jest to samo. My będziemy, dzieci, rozliczani w godzinie śmierci z naszego krzyża.
było powiedziane, Pan Bóg zaplanował, że krzyż Pana Andrzejka będzie miał 3 metry długości w dół od ramion bocznych. A okazuje się, jest 2 metry. Znaczy życia Pan Andrzejk sobie uciął metr. Bo Bóg, do Boga pójdziemy z krzyżem i Bóg ci pokaże. Taki ma być twój krzyż. Jeśli go przyłożysz tym, co idziesz, a pasuje, no to bardzo prosto nad przepaścią między śmiercią a niebem właśnie ten twój krzyż będzie dla ciebie pomocny. Ten, który będzie zgodny z tym krzyżem, który dla ciebie Bóg przygotował. Jeśli go poobcinasz, no to będziesz rzucał nad przepaścią. No i niestety usłyszymy wyrok do obróbki. I czyściec. Dzieci, to jedna z najradośniejszych wiadomości w waszym życiu będzie, jak usłyszymy czyściec. Jedna z najradośniejszych. Niebo, dzieci, nie przyjdzie, oddał się nie ureguluje. To się nie da opowiedzieć, jak nam będą gały latały. Przyjmij ten ból i nie uciekaj przed nim. A nie zaznasz go więcej po przekroczeniu bramy śmierci. Nie lękaj się, przyjmując wszystko, co cię spotka i co ci jest dane. Dzięki Boże, te słowa są fenomenalne, ale Panie, Ty wiesz, co to znaczy. Przyjmuj wszystko, co cię spotka, co ci jest dane. Przyjmuj wszystko, co cię spotka, co ci jest dane. Dobrze wiemy, jaka to jest walka i jaka postawa pokory wobec rzeczywistości, która na ciebie przychodzi. Ile razy do ręki by się brało brony lub topory. Ja dziś was goniłem przy ołtarzu. Dzieci, jeśli bym tego posłuchał, to byście mi za 2 tygodnie rozwalili liturgię całą. Jeśli wy non-stop do mnie przychodzicie i mówicie, u mnie proboszcz staje na końcu stopnia, a my klękamy na dole. No to jak ja zobaczę babę, która klęczy nie na klęczniku, to jak myślicie? Tak postańcie na moim miejscu, dzieci. No muszę ryknąć, bo za chwilę następna koza to samo zrobi. 150 razy chłopy idą z tamtej strony, na dziś do zlewy. Dzieci, ja tej zasady nie mogę wprowadzić w życie liturgii, bo gorliwość o dom Pana mnie pożera, kapujecie? To jest system, to jest chwała. Bóg podał reguły. To, co ja wam mówię, to są dzieci reguły. Trzeba to przyjąć. Jest klęcznik, to babo, klękaj na klęczniku. Czyste to jest panowie, a nie na klęnaty. Ja zamiast się skupiać na komunii, to patrzę, gdzie mi klęknie. Klęknie na środku, wejdą 2 osoby. Pierwsza czwórka klęko, no pan Czesiu nie odejdzie, aż oddam ostatniemu. No więc dalej muszę stać. Ja bym wam wymienił, co to było dzisiaj biczowanie was przy ołtarzu z każdej strony. Zamiast się skupać. W ostatniej chwili otrzymałem hostyjkę i widziałem przy panu Andrzejku, że wyleciała partykuła. Uderzał mu na tym. Mnie nie podaruje, więc o, zatrzymuję panie, patrzę i widzę. Spadła partykułka, nie myłem się. Więc silnie palec i go dotykam i go biorę na dzieci. Było wszystko czyste, no ale jak wy mi głowę daje ci, klęko cię na dole, no to ja patenę muszę mieć nad twoim nosem, tak czy nie? No i zawsze ci wyleci, no nie ma szans. Wy mówicie, ksiądz pateny nim on, ale wy mu pomóżcie. Żeby ten ksiądz mógł dobrze cię obsłużyć. Każdy ma ostrego pupcie, jak na tyłek wygodnie, tak się ustawi. A później przylatuje z uwagami. Wyleciało, proboszcz staje na stopniu, a ja muszę na dole klęczyć. No to co mu u mnie nie klęczysz na stopniu, to może nic ci nie zabroni, a ja klęczę z tyłu. Więc dzieci, ta bitwa jest ogromna. Teraz moja walka o doprowadzenie was do nieba.
otrzymałem święcenia kapłańskie. Wczoraj czytałem stare orędzie o godności kapłana. Jaką ja łaskę dostał. I teraz niech tak będzie, że ja nie dopilnuję sprawy i nie będzie pana Józia w niebie. Wie pan, co ja dostanę? Wiecie, za uszy do nieba dociągnę. Na siłę. Wy tego nie rozumiecie, jaka jest moja odpowiedzialność za was. Dzieci, ja muszę wołać z ambony, turczyć, pokazywać. Moja mama codziennie do nas turczała z pozycji wychowawcy. Kapujecie? Codziennie powtarzała to samo. Ja 18 lat w domu słyszę moją mamę. Cały czas upominki, uwagi, zrób to. Podziękowania, wszystko. Żebyś wskoczył system życia. Dlatego Pan Bóg do nas mówi, do nas żyjących, oczyść teraz Twoją duszę, przyjmując moje zasługi. Czyli poddaj się życiu Kościoła. Oczyść teraz Twoją duszę, przyjmując moje zabiegi. Co to jest? Życie sakramentalne. I jak to Bóg wszystko ustawia. W niedzielę zaczynamy oficjalnie odnowę liturgiczną. Chcemy żyć życiem Kościoła. Liturgicznym, życiem sakramentalnym i dzieci głosić, bo jesteśmy obrońcami wiary, głosić Królestwo i bronić Kościoła. Odnowa liturgiczna pójdzie dzieci w trzech poziomach. Oczyść teraz Twoją duszę, przyjmując moje zabiegi, które Ci w tym, którymi Ci w tym dopomagam, a chwili śmierci będzie dla Ciebie największym szczęściem, jakiego doświadczysz na ziemi. Bo to jeszcze śmierć Cię złapie na ziemi. Ten przeskok, który dotknie rzeczywistości, przeskok rzeczywistości nieba, ziemi, zahaczy jeszcze wtedy już o niebo. I Pan mówi, w takiej sytuacji, kiedy korzystałeś z moich zabiegów, oczyszczałeś duszę, nie doznasz lęku, ale wzniesiesz się w moich ramionach prosto do mojego serca, którym rozpoznasz obiecany Ci od wieku raj. Przygotuj się na tę chwilę, abyś nie musiała pozostać wśród oczekujących, którzy nie pragnęli udręk życia wiecznego, życia ziemskiego. Dzieci, dziękujemy za wszystko, co nam Pan Bóg daje. Próbujemy to zrozumieć, bo jeśli przyjmiemy udręk życia ziemskiego tak, jak Bóg sobie życzy, w godzinie śmierci idziemy od razu, moi drodzy, w ramiona boskiego serca, w którym od razu rozpoznamy obiecany nam od wieku raj. Amen. Zapłacę.